będziemy robić? Biegać. Będziemy biegać? Tak. Ile macie latek? Ja 8. A biegałeś już wcześniej? No. Tak? Ja też. I jak myślicie, jak wam pójdzie dzisiaj, co? Nie wiemy. Ale chyba dobrze, co? Myślę, pójdzie dobrze, nie? Tak. Będzie okej. To piątka. Chłopaki piątka. Super. Dzień dobry, dzień dobry, witamy. Krasowa, ale super. Szybko. Mocno zmęczony pan? A skąd pan jest? Wolsowo. Super, gratuluję. Maseczki poproszę. Pan Zwędrowski z Rester maseczki poproszę. Dają miejsce trzecie. Andrzej, na chyba piąty zawodnik jest dawny zapasnoszy. 20 minuty. Ale to jest
Karteczkę. Karteczki. Tu i Mariusz był. Tu czekam na karteczkę. Jest problem. Karteczkę. Karteczki poproszę. No wychodźcie tutaj bliżej. Chodźcie bliżej sobie. I'm gonna go get some more.
Świetnie. Co sądzą panowie o takim sposobie spędzania czasu? Lepszy sposób spędzania czasu. A coś więcej, rozumiem. Prosty sposób spędzania czasu. Trzeba ubrać tylko buty, ubrać i biegać. Nic, które miejsce panowie mieli? Pierwsze, drugie. Piąte. Pięknie, gratuluję. Dziękujemy. Pan ocenia dzisiejszą trasę? No ja co roku oceniam pozytywnie. Już bardzo piękne. Bardzo piękne tereny. I oby więcej imprez u nas w Polsce takich, żeby się coś działo. Dziękuję bardzo. I gratuluję. Gratuluję.
Bardzo proszę o wręczanie pana posła i pana dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki. Brawo! Oto przed państwem najmłodsi chłopcy, którzy dzisiaj zostali zwycięzcami. Kilka rad, jak państwo widzą. Być może to po raz pierwszy. Ręce do tego. Wielka brawa dla młodzieżowców, którzy dzisiaj zwyciężyli. Na dystansie 1700 metrów. Możemy jeszcze w oczy spojrzeć najlepszym biegaczkom dzisiejszego biegu. A więc przed państwem zawodnicy, którzy najszybciej pokonali trasę 6,2 km. Przypominam, rekord trasy Tomasz Grycko 19,09,9. Wielkie brawa dla najlepszych biegaczy. A więc jeszcze raz spójrzmy na trzech najlepszych zawodników w kategorii do lat 15 całego cyklu biegów krótkich ziemi puckiej. Wielkie brawa dla najlepszych biegaczek z mostu kupyny na ziemi puckiej. Dziękuję bardzo. Czy jest wśród nas pani Karwowska Tarota z mostów? Pani Karwowska Tarota, jest pani. Proszę państwa, w tym roku, dosłownie chyba ze dwa tygodnie temu, w połączeniu odbył się pierwszy bieg ziemi puckiej na dystansie 10 km w połączeniu dla meta. I właśnie w kategorii kobiet, w kategorii 30 lat, pierwsze miejsce zajęła pani Karwowska Danuta z mostów. Dzisiaj specjalnie wręczamy pani nagrodę. Wielka brawa dla pani. A więc przed państwem pierwszy i trzeci zawodnik w kategorii 16-30. Wielka brawa, gratulacje i dziękujemy bardzo.
Mamy teraz kolejną kategorię, czyli taki mężczyzna, kategoria 46, 59 lat. 7 biegów było takich, no i kto nazbierał więcej punktów, to ten jest najlepszy. Dziękuję bardzo. A więc przed Państwem trójka najlepszych kategorii 60 lat. Start. Wielkie brawa. A teraz pan sołtys i wielkie brawa. Teraz zdjęcie pamiątkowe. No, już taka chwila później być może. Teraz zdjęcie z panem wójtem. Kto oni przekaże? Kto oni przekaże? Tak jak w Domatusku są same Szymańskie, tak tutaj same Grunwaldy. A ty odbierz. No i teraz zdjęcie. Pokażcie się, cieszycie. Mała Mikołajku. Specjalna nagroda dla pana i opiekunki. Od pana wójta Gminy Puckie. Dzień dobry. To niech pan powie, gdzie pan mieszka właściwie? Mieszkam w Gminie Puckie, bo mi się Puckie bardzo podoba. Bo na tej mojej wsi tam to nie za bardzo. Startowałem teraz na Słowacji w półmaratonie. Startowałem w Pulcinie i w drugich 66. Teraz no i tutaj chcę serdecznie panu wójtowi podziękować za ufundowanie nagrody. Panie wójcie, jest logo już na koszulce. Zdjęcie mam w telefonie, także obiecuję panu, że w najbliższym czasie prezencie je pan otrzyma. No, dziękujemy serdecznie. Gratulujemy. Bardzo serdecznie podziękować wszystkim za udział nie tylko w tym dzisiejszym maratonie, w dzisiejszych biegach, ale w całym cyklu, który miał miejsce od roku w roku bieżącym. Gratuluję wszystkim nagrodzonym we wszystkich kategoriach wiekowych i nie tylko. Mam nadzieję, że ta formuła tutaj na terenie Ziemi Puckiej podoba się wszystkim, sprawdza się, bo jak widać nie tylko mieszkańcy Ziemi Puckiej uczestniczą w tych biegach, ale również i z innych gmin, sąsiednich gmin. Myślę, najlepiej świadczy o tym, że organizacja tej imprezy jest bardzo dobra. Chciałbym życzyć sobie, myślę i wszystkim, żeby tak było również w latach kolejnych. Wszystkim jeszcze raz gratuluję, a tym, którym się w tym roku nie udało, no to miejmy nadzieję, że w latach kolejnych się wszystko uda. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Proszę Państwa, mamy 20. jubileuszowy bieg. Każdy jubileusz skłania do pewnych wspomnień, jakby nie było. Wśród nas jest ten, który był współorganizatorem pierwszego biegu, pan Zbyszek Pokój, ówczesny prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Leśniewie. Panie Zbyszku, kilka słów, jak to się wszystko zaczęło. Znaczy pierwszy bieg odbył się w roku 1996. Pomysłodawcą samego biegu był ówczesny proboszcz naszej parafii, ksiądz Henryk Zieliński. A z racji, że byłem też i w radzie parafialnym, prezesem Zrzeszenia Kaszubskiego, poprosił mnie, żebyśmy wspólnie zorganizowali ten bieg. I tak od tego roku ten bieg corocznie się odbywa. Dziękuję bardzo. No i tak, proszę Państwa, tworzymy ten ciąg historyczny. Mam nadzieję, że jeszcze wiele, wiele razy się tutaj będziemy spotykać, mając nadzieję również przy tak pięknej pogodzie. Dziękuję Państwu serdecznie za uczestnictwo generalnie dzisiaj i do zobaczenia w przyszłym roku. W dzisiejszym dniu odbyło się finał biegowego Grand Prix Powiatu Puckiego na rok 2015. I 20 biegi pamięci pomordowanych w Kraśnicy. Odbyły się trzy biegi. Bieg główny na 6200 metrów, bieg młodzieżowy na 1700 metrów i bieg krasnali na 500 metrów.
We wszystkich biegach udział wzięło ponad 100 uczestników. Frekwencja w dzisiejszym dniu była bardzo dobra. Pogoda dopisała, myślę, że też pomogło. Każdy uczestnik, jeżeli chodzi o Grand Prix, otrzymał puchar za pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Ogólnie odbyło się 6 biegów Grand Prix o puchar starosty powiatu pruskiego. Jeżeli chodzi o bieg pomordowanych w Kraśnicy, to dzisiaj ustanowiono nowy rekord trasy. Uzyskał go Tomasz Grycko z Władysławowa. Drugi był Bulman Dawid z Werblini, zeszłoroczny rekordzista trasy. Każdy uczestnik otrzymał też za pierwsze miejsce upominek. Krasnale, około 50 dzieciaków biegało, otrzymał, każde dziecko otrzymało medal, także myślę, że byli zadowoleni. Zapraszamy oczywiście do udziału w przyszłym roku. Myślę, że impreza z roku na rok się rozrasta, coraz więcej uczestników bierze udział w tym biegu, także zapraszamy. Na kawę, to pogadamy.